Nazywam się Zbigniew Ugorowski, mieszkam w Umiastowie, gmina Ożarów Mazowiecki, mam 59 lat. Moje problemy z uzębieniem zaczęły się od przygody z pralką. Mieliśmy z synem zadanie przenieść pralki. No i w pewnym momencie syn mówi, tato, poczekaj chwileczkę, ja sobie poprawię, ciężka pralka, poprawię sobie uchwyt tej pralki. Jak on ją ruszył, mimo woli dostałem centralnie, można powiedzieć, dziosła w zęby. W moim przypadku to już jest drugą protekcję, jaką posiadam, jaką mam. I bardzo, i to bardzo ona mi przeszkadza. Tak mi przeszkadza, że naprawdę państwo mi wieście, że dylemat ten, co nie ma tego problemu, to nie wie, co to jest mieć, można powiedzieć, sztuczne uzębienie. Jest problem. Ostrzegam, notabene osoby, które mają tak zwane te proteski, że one się ruszają. W mojej pracy, gdzie pracuję w tramwajach warszawskich, mam styczność z ludźmi. Trzeba poinformować, czy jakieś problemy. Uśmiechnąć by było, w Warszawie się ludzie mało uśmiechają. Tak by może i chciał to zmienić, żeby ten uśmiech na tyle był pogodniejszy, lepszy, że żeby, no, uśmiechajmy się do siebie. O, w ten sposób powiem. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Zbigniewie. Proszę Witam. Sobie usiąść, za chwilkę pani doktor dobrze, pana dobrze, poprosi. Dziękuję bardzo. Pani doktor już szczegółowo pokazuje, gdzie będą implanty, jak przebiega zabieg i jaki końcowy efekt i uśmiech, jaki człowiek może mieć. Zaznacza, jeden dzień obezmała parę godzin. Dzień dobry, pani doktor. Witam. Witam, pani Zbyszku. I chciałbym z nowym rokiem w imieniu swoim tramwaju warszawskich, takich z komplementów tramwaju. Bardzo Chodź dziękuję. Dasz. Niech to będzie nasz symbol nowego życia. Oby tak było i Zapraszam. Fajnie. Zapraszam. Bardzo. Proszę bardzo. Panie Zbyszku, w końcu nadszedł ten dzień. Rozpoczynamy nowe życie. Cały plan pana leczenia mam zaprojektowany cyfrowo w komputerze. Mam przygotowane dwa szablony, które wydrukowała drukarka 3D i na ich podstawie wprowadzę panu implanty, zeskanuję i od razu zaprojektuję i wydrukuję na drukarce 3D nowe zęby dla pana. Żadnych sztucznych dziąseł. Zaczynamy. Bardzo proszę, panie Zbyszku, jaka jest pana pierwsza myśl? No, cudownie. Cudownie, bardzo pani dziękuję. Bardzo proszę. Dziękuję uprzejmie. Tak, drodzy państwo, i mamy bohaterów. Lubimy takie historie. I takich gości, proszę państwa. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Doktor Barbara Sobczak, implantolog, klinika dr Sobczak. Dzień dobry. Oraz Zbigniew Ugorowski, pacjent właśnie tej oto kliniki. Dzień dobry, panie Zbyszku. Pan uśmiechnie, możemy? To już chyba wszystko jasne. Ale chcemy jeszcze pogadać. Pewnie można, zawsze. Bo to, co widzimy, to wygląda właśnie w ten sposób, jak milion dolarów dopiero od soboty. To są pierwsze dni. Od soboty. I co, świat oszalał na punkcie pańskiego uśmiechu? Technika chyba tak poszła, kosmiczna, że tak się dzieje. Z rąk pani doktor kosmiczne sprawy wychodzą w uzębieniu. A jak się tak pan, szybkim tempie też. Właśnie, a jak się pan czuje, panie Zbyszku, teraz? Super. Ja w ogóle teraz nie odczuwam, że ja mam... Miałem zabieg robiony i to w sobotę, a nie odczuwam tego w ogóle, że... Nic? Swoje zęby mam. O, ten tak? sposób. Wow. Mam swoje zęby. Przyzwyczaja. I to w sumie krótki okres czasu. Nie myślę w ogóle, że miałem to, co miałem, czyli proteskę i tak. miałem problemy z nią. Tak, a jak, to jest co powiedziała żona? Żona to powiedziała, że jestem odbłodniony, zmieniony. No. Ojej, teraz i będzie de facto musiała... naprawdę, a wyraziście mówiący w ten sposób. A bo to też jest zmienia, jest, oczywiście, jest zmienione, ta cała zmienione aparat tutaj mowy, tak. No i tylko się zakochasz jeszcze raz. Musisz teraz pilnować. No coś pięknego, coś pięknego. Panie, jeszcze chcemy zapytać o ten początek, a znaczy w ogóle jak to się stało, co się stało z tymi zębami, bo tam wiemy, już, że był wypadek. Mówię, tam taki był mały incydent, siostrę przeprowadzałem, no i nieśliśmy po schodach pralkę, taką paradziecką pralkę i to wyszła taka sytuacja, że ja byłem na dole, syn na górze i mówi, tato, chwilkę poczekaj, ja sobie poprawię pralkę. Jak mi poprawił, to centralnie by ją przychylił i centralnie uderzył mnie to. No i te zębki zaczęły się ruszać i stworzył taki problem, że zaczęły już potem
wypadły i zaczął wypadać. Aha. I był dylemat z gryzieniem, no wiadomo, jak się oczywiście rusza, to, oczywiście, oczywiście. To już i zacząłem potem chodzić po paru implantologach, gabinetach, gdzie mnie po prostu zbyto. No to sprawę zbyto. No i przesympatyczna przemiła pani doktor Sobczak. Znalazłem się pani doktor Sobczak w klinice, gdzie naprawdę zrozumiała mnie, wytłumaczyła wszystko, na czym wszystko będzie polegało. I no bum! No i jest tak, jak jest. No, no i pani jest doktor... po prostu uśmiech za milion dolarów, ale co, w jeden dzień, w takim pani tempie? Doktor? No w parę godzin tak naprawdę, panie Zbyszku. No, ale w jeden dzień. No w jeden dzień. Jeden dzień. Tak, oczy godzin. Przecieramy. No, godzina. To była godzina. No, ale dobrze. Aż się nie chce wierzyć. Praktycznie, to... musimy zapytać, trzeba wyrwać wszystkie zęby. Jak to wygląda? Czyli je opiłować. To znaczy, ta metoda polega na tym, że pacjent ma albo pięknie, albo ma wszystkie zęby do usunięcia, albo już zębów nie ma. Aha. I to jest dla skrajnych przypadków. Wyłącznie. Chociaż można też robić małe mosty. Jeżeli pacjentowi na przykład brakuje fragmentu uzębienia, też można od razu natychmiastowo obciążyć, tak to się fachowo mówi, czyli wyfrezować albo wydrukować takie zęby i od razu je zamontować po zabiegu. Czyli Sobczak Concept to właśnie dla tych pacjentów, którzy właściwie są w takim stanie skrajnym, prawda? Tak. No dobrze, ale na czym w takim razie to piękne, nowe uzębienie się trzyma? O co w tym chodzi? Ono się trzyma na implantach, które są wprowadzone w bardzo precyzyjny, zaplanowany cyfrowo sposób, aha, a Sobczak Concept różni się i jest na skalę światową unikatowy, dlatego że pacjenci moi nie mają sztucznych dziąseł, mają z powrotem swoje zęby, dlatego się tak cudownie do nich adoptują i świetnie mówią i czują, tak jak mówią, że wraca im normalność, panie Zbyszku. Tak, tak. A co jest, normalność? To jest nieba ziemia. No naprawdę problemy są masakryczne. Po wizycie w gabinecie i w klinice u pani doktor. To jest naprawdę nieba ziemia. A na surową marchewkę spokojnie no, może? No na razie jeszcze nie. Jeszcze nie, jeszcze trzeba poczekać. Za wcześnie, bo to od soboty to mamy czwartą dobę w sumie. Mamy czwartą dobę, czyli małymi kroczkami, pani doktor. Proszę uprzejmie. Panie Zbyszku, niech pan nie słucha żadnych rad. Ale... Zbyszek mówi lepiej, a my trochę za nie mówiliśmy. Tak, mamy aż tak... Nie, to tak. Zapraszamy do pani doktor. No ja myślę, po co ja tyle aparatu nosiłam, ale jeszcze mam czas. Ale też jeszcze czas. Inny morał też wypływa z tej historii, że jeżeli znosimy pralkę, to jednak zdecydowanie zawsze lepiej być na górze. Albo boczkiem. Albo boczkiem. Albo boczkiem, tak, bo tutaj naprawdę trzeba uważać. No ale efekty piorunujące. Dziękujemy bardzo, że tak nie siedzi. Jest trochę satysfakcji, pani doktor, w serduchu? Jest mnóstwo. Oj, jest mnóstwo. I ta pani... satysfakcja to jest, panie Zbyszku, pan zna całą moją ekipę, to jest to, co nas napędza. Przesympatyczni ludzie, przemili, no naprawdę brak słów na cały personel, a szczególnie na panią doktor, naprawdę na człowieka, który rozumie drugiego człowieka i naprawdę robi z nim cuda. Tak jest. A przynajmniej robi to, co lubi. No, to na pewno jest klucz do sukcesu, ale też kapitalne jest to i na pewno jest w tym dużo prawdy, że właściwie trochę zaczyna się życie na nowo, bo bardzo często mówią o tym, że zęby, że uśmiech to trochę zwierciadło, trochę wizytówka, prawda? Przerwę, ale powiem, ja się wstydziłem do ludzi odzywać. No właśnie. Bo to jest problem, że no rusza się, ocenią, ada, prawda, ta proteska. Nie, to jest z jedzeniem, no katastrofa, katastrofa. Teraz jest... Panie Zbyszku, ja mam propozycję. Dosiadamy się do was, bez fotografii, pięknego, szerokiego uśmiechu, który za chwileczkę wrzucimy na naszego Facebooka. Się nie rozchodzimy, tylko te... O, uwaga, trzy i cztery i ry. I mamy to. I takiej fotografii jeszcze tydzień temu byśmy nie mieli. No na pewno nie, na pewno pięknych nie. Też uśmiechniętych właśnie świąt Bożego Narodzenia. Tak jest. Dziękujemy bardzo. Za chwileczkę, proszę państwa, to wrzucimy.